Więc nie wiem, no może pan ma rację, że rzeczywiście na tym wojsku nie będzie mega zagrali, ale zastanawiam się, dlaczego po prostu trzeba sobie. Ale ja widzę, panie koleżanko, ja widzę, że idę do szkoły, żeby pograć w piłkę. I do mnie stało, mówię, panie Sotysie, tam nie ma bramy. Kiedy to wojsko? Ile dzieci? I oni tam bez bramki nawet grają. Bo tyś bramek to. Było gdzie? To było tak głupio ustawione, że musi to być jakoś dalej, że tak. Boiska nie ma być. Jak to zabrało nam Gminny Ośrodek Kultury, no Wójt powie tak, macie grać tu w szkole. Ale pani dyrektor powiedziała prosto. Chyba rok czy dwa lata były bramki postawowe, powiedziała, nie zabiegaj. I nie ma bramki. Są bramki z boku, za krótkie, za niekoniec. Ja jestem rozmawiam. Są to bramki przenośne. Bo tam nie trzeba grać, żeby trawy nie niszczą. To jest teren szkoły. To jest zabranka. I to by było na no to, ktoś z Państwa się zaskoczył, które warto, damy to zadanie.